Społeczne Wynalazki, podcast o innowacjach społecznych. Rozmawiamy o niezwykłych rozwiązaniach całkiem przyziemnych problemów, małych pomysłach na wielkie przełomy. Zapraszamy ludzi, którzy zmieniają rzeczywistość wokół siebie: innowatorki, działaczy, osoby z trzeciego sektora czy świata nauki. Nazywam się Teodor Klincewicz. W tym odcinku rozmawiamy z Agatą Stafiej Bartosik, kodyrektorką Aszoki w Polsce. Aszoka jest międzynarodową siecią zrzeszającą ponad 4000 innowatorów i innowatorek społecznych z ponad 95 krajów świata. Agata jest jej członkinią od 2001 roku, kiedy została wybrana za działalność w zakresie promowania narzędzi marketingu i mediów jako sposobu wzmacniania organizacji pozarządowych. Była też pierwszą osobą w Polsce na stanowisku dyrektorki do spraw CSR. Czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Witam w kolejnym odcinku Społecznych wynalazków. Będziemy rozmawiać z panią Agatą Safi Bartosik, dyrektor krajową Ashoka Polska. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Na początek zapytam, w ogóle czym, jest, czym jest Ashoka i jak działa ta organizacja? Hmm, dobre pytanie. Ja się nad tym zastanawiam, <noise> chociaż pracuję w już od 8 lat. Ashoka to jest, my lubimy mówić, że jest to największa na świecie sieć innowatorów i innowatorek społecznych. I to jest właściwie początek kłopotów, no bo potem następuje pytanie: A co to jest innowator i innowatorka mm -hmm. i jak można być w Waszące? Więc um, my mamy taką sieć y osób, które nazywamy Ashoka Fellows. Czyli członkowie i członkinie ASHOKI. I to są osoby, które przechodzą taki bardzo rygorystyczny proces um, weryfikacji według pięciu kryteriów. Pierwsze kryterium to jest nowy pomysł. I to jest takie kryterium, taki, my to nazywamy crash test. To znaczy, jeśli jest nowy pomysł, to możemy gadać dalej, jeśli nie, no to nie bardzo. To jest bardzo ważne, że ten nowy pomysł nie zawsze jest taki kopernikańsko-nowy. Mhm. Na przykład. Naszym członkiem Maszoki jest niejaki Kuba Wygnański. I na pytanie, na czym polega nowy pomysł Kuby, bardzo długo siedzieliśmy i myśleliśmy w ogóle, na czym polega nowy pomysł. Wiedzieliśmy, że on robi nowe rzeczy, że on przynosi nową jakość. Czy zawsze przynosi rzeczy, które są gdzieś na świecie? No, hmm, to, jak, to co jest nowego? I w końcu doszliśmy do wniosku, że to, co jest niesamowite w tym, co robi Kuba, to jest taka myśl, że demokracja nie jest dana raz na zawsze. I że nad demokracją trzeba zawsze pracować, i że budowanie społeczeństwa obywatelskiego jest sposobem dbałości o demokrację. Uh -huh. I że wszystkie te rzeczy, typu najpierw przedsiębiorczość społeczna, potem innowacje społeczne, potem jeszcze coś tam, to są narzędzia, które pozwalają nam ćwiczyć takie mięśnie demokracji. Więc czasem ten nowy pomysł nie jest taki łatwo opowiadalny. To jest kryterium pierwsze. Drugie kryterium dotyczy wpływu. Ten nowy pomysł musi być takim pomysłem, który pozwala rozwiązywać jakiś problem albo wykorzystać jakiś potencjał na dużą skalę. I nie zawsze osoba, którą zapraszamy do sieci, już tę dużą skalę robi. To może być czasem tak, że ktoś robi to, nie wiem, na skalę Polski i my widzimy, że wow, jak się wesprze tę osobę, to może rozwiązać ten problem mhm. w Europie czy w ogóle na świecie. A pozostałe trzy kryteria dotyczą samej już osoby. Ponieważ my mamy taką teorię warsztatę, że za właściwie każdą zmianą społeczną jest osoba, która zaczęła pracę. I to jest bardzo ważne, że ta osoba nigdy nie jest sama. Jedną z umiejętności tej osoby musi być włączanie innych, budowanie też przywództwa innych osób. Najlepiej upowszechniają się te rozwiązania, w których autor lub autorka mają taką gotowość, żeby wypuścić to rozwiązanie. Czyli mhm. nie te rozwiązania, w których ja buduję organizację i ta organizacja jest coraz większa i zatrudniam coraz więcej ludzi. Tylko takie rozwiązania, w których ja mam jakiś model i w którymś momencie mogę go oddać, żeby on szedł dalej w świat. Um, więc bardzo ważne jest, żeby znaleźć takie osoby, które potrafią w ten sposób działać. Myślę, że akurat wspomniany już Kuba jest świetnym przykładem tego. Tak? To znaczy, to nie jest tak, że ja zakładam jakąś organizację, teraz będę już w niej siedzieć i ona będzie coraz bardziej rosną. Nie, zakładam ją, wspieram osoby, które mogą ją prowadzić. Patrzę, co dalej trzeba robić w ekosystemie, mhm. zakładam nas i tak dalej. Um, te trzy kryteria dotyczące osoby są takie, że ta osoba musi być kreatywna, musi być przedsiębiorcza. To słowo jest w ogóle trudne po polsku. Bo po polsku słowo przedsiębiorczość kojarzy się od razu z biznesem. Mhm. Chociaż wcale tak jak się nad tym zastanowimy. To I też przedsiębiorczość, w sensie przedsiębiorstwo społeczne też jest konkretną rzeczą tak, bardzo jest w Polsce. Tak, Konkretną rzeczą. Natomiast dla Aszoki przedsiębiorczość to jest taka bardziej chyba zaradność. Mhm. Tak myślę, że jakbyśmy używali takich słów mhm. bardziej precyzyjnych, to by zaradność, taka, takie kombinowanie w dobrym znaczeniu tego słowa. Więc osoba musi być kreatywna, musi być przedsiębiorcza i y, musi mieć coś, co się nazywa. Chyba najlepiej to się na polski tłumaczy kręgosłup moralny. Czy musimy wiedzieć, że jakoś tak czuć, że ta osoba robi to, bo naprawdę chce coś zmienić w świecie, a nie dlatego, że na przykład planuje karierę polityczną i wierzy, że zaangażowanie się w ten temat to świetnie jej pomoże zrobić tą karierę. Więc to jest takie najtrudniejsze kryterium. Teoretycznie ono jest najtrudniejsze, no bo nie ma miar. Praktycznie no to jest bardzo proste. Tu bardzo szybko widać. To chyba bym najpierw wrócił do tego punktu drugiego, czyli do tej zmiany systemowej. I jak się robi w szczególności, no, że tak jak mówiłeś, zmiana systemowa brzmi jak coś bardzo dużego. I jak pojedyncza osoba czy grupa osób tak naprawdę ma przejść od swoich jakichś tam niewielkich zasobów, kapitałów i pomysłu do czegoś, co ma zmieniać system? Ym, tak. To oczywiście zależy od definicji systemu bo to jest bardzo ważne. Ja myślę, że jak się w Polsce i po polsku mówi zmiana systemowa, to nie wiem, dużo ludzi myśli o przynajmniej zmianie jakiegoś systemu edukacji, albo systemu służby zdrowia. Jak ktoś jest starszy, to myśli o 89 roku i zmianie z komuny na, na kapitalizm. System to jest każdy zestaw podmiotów, które ze sobą są w interakcji po to, żeby wyprodukować jakiś rezultat. Więc to jest też system. Także zmiana systemowa w takim rozumieniu szokowym, może być mała albo duża. Można zrobić jakąś zmianę w tym małym systemie. Jak rozumiemy system w taki sposób, to też zmiana systemowa trochę przestaje być straszna. To jest w ogóle bardzo ważne, żeby definiując, co ja chcę zrobić w świecie, zdefiniować właśnie w jakim systemie ja chcę to robić. I częstym błędem y, osób, które działają społecznie, jest właśnie taki za duży system. Czyli powiedzenie: o. Ja chcę zmienić system edukacji w Polsce. Strasznie trudno. Właściwie, właściwie, jak to powiedziałam, to już się zmęczyłam. <laughs> no nie, ale mogę wybrać w tym systemie inny podsystem i się nim zająć. Mogę na przykład powiedzieć: OK, ja chcę, żeby y, w Polsce naprawdę działał system asystentów osób z niepełnosprawnościami. I mogę się skupić na tym. Wtedy muszę sobie zmapować, kto tam jest, ma jakie role, dlaczego to nie działa, jeśli uważam, że to nie działa, I, i mogę pracować nad tym. Więc to, co myślę, warto jest odczarować w dyskusji o zmianie systemowej, to jest właśnie to, że nie zawsze ta zmiana systemowa musi być taka wielka i taka obezwładniająca swoją wielkością. I druga rzecz, zadałeś pytanie, jak jedna osoba albo grupa osób może to zrobić. To nigdy nie jest jedna osoba. Jedna osoba może zacząć proces i czasem nawet w ogóle nie dostać laurów za to, że zaczęła proces, bo często w zmianie systemowej rolą osoby, która jakby zaczyna ten proces, nie jest zwracać na siebie uwagę. Jeżeli ja chcę coś zmienić, to może być tak, że ja chcę stworzyć przestrzeń, w której osoby zaangażowane zaczną to zmieniać, a nie ja. Bo jak ja przyjdę i zacznę zmieniać, to to będzie ciągle moja sprawa. Jest wiele takich teorii, które mówią, że osoby biorą odpowiedzialność tylko za to, co współtworzą. I to jest bardzo ważne w zmianie systemowej. To znaczy, jeśli chcę, żeby ta zmiana była trwała, to muszę sprawić, żeby osoby zaangażowane w ten system ją współtworzyły. Mhm. Wtedy może ja nawet w którymś momencie nie będę potrzebna w ogóle. A przecież o to mi chodzi. Mhm. Żebym ja w końcu nie musiała robić tej zmiany. A czy byłabym w stanie jakoś określić, gdzie przebiega ta granica między aktywizmem, jakimś zaangażowaniem społecznym, a właśnie innowacją społeczną? I w ogóle jakby skąd się trochę wzięło to pojęcie, które się kojarzy bardziej z biznesem, z technologią. Innowacja, mówisz? Mhm. To tak, pojęcie. Tak, tak, tak. Chodzi mi też, jakby wydaje się, że jest takie no na styku z jednym strony takiego obcego, trochę, znaczy może nie obcego aż, ale dla działalności społecznej, prawda, tego świata technologii i biznesu. Z drugiej strony mamy świat no, po prostu jakiejś polityki społecznej, aktywizmu, zaangażowania. No i to się wydaje, że gdzieś jest na tym przecięciu tych dwóch światów, ale. Czy jesteś w stanie jakoś no Ja myślę, że przede wszystkim jest wielkim sukcesem technologii, że sobie zawłaszczyły pojęcie innowacji, bo to raczej chyba tak działa. To znaczy, jak to się stało, że nam się innowacje kojarzą z technologiami? Bo przecież innowacje to jest nowy pomysł, a ludzie mają nowe pomysły od zawsze. No i one czasem są technologiczne typu wynajdujemy koło ale, albo wynajdujemy, jak hodować pszenicę. To są w gruncie rzeczy innowacje technologiczne. Mm. Nie? Ale z tego wynikają innowacje społeczne, bo jeżeli wymyśliliśmy, jak hodować pszenicę, to niektórzy będą walczyli, a niektórzy będą hodowali pszenicę, więc musimy się jakoś przeorganizować, bo już teraz nie wszyscy walczą. I to jest już innowacja społeczna, która musi odpowiedzieć na tę innowację technologiczną. Nie zawsze jest tak, że innowacja społeczna musi odpowiedzieć na innowację technologiczną. Czasem jest innowacja społeczna najpierw. Na przykład. Wymyślamy, że kobiety mogą głosować. Mhm. To jest innowacja, wbrew pozorom, wcale nie taka stara. 8 godzinny dzień pracy. Albo 8 godzinny dzień pracy. Wymyślamy. No i teraz trzeba wszystko dostosować wokół tego godziny dzień pracy akurat też trochę jest w odpowiedzi na innowacje technologiczne, ale trochę. Więc dużo takich, takich, myślę, że przede wszystkim warto jest sobie przypomnieć pierwotne znaczenie słowa innowacja, które po prostu oznacza wdrożenie nowości, że coś robimy inaczej niż się robiło dotychczas. Natomiast zadałeś pytanie też, jaka jest różnica między aktywizmem a innowacjami Czasem nie ma. Czasem można robić aktywizm w bardzo innowacyjny sposób. Po Aha. prostu mamy taką członkinię szoki w Wielkiej Brytanii, która wymyśliła coś, co się nazywa craftywizm. I ona mówi, że to jest aktywizm dla introwertyków. I introwertyczek. Generalnie chodzi o to, że aktywizm często kojarzy się z chodzeniem na demonstracje, krzyczeniem, pokazywaniem się, jakby pracą na swojej tożsamości, na swoim wizerunku. A ona mówi, no nie każdy to umie, no. nie każdy to chce. Ale na przykład możemy zrobić 750 milionów żurawi origami i wysłać do ministra ochrony środowiska Hiszpanii, żeby zadbał o jakiś teren, który powinien być parkiem narodowym, ponieważ tam odbywają się go żurawi. I możemy siedzieć sobie w domu i robić te żurawie, i wysłać te żurawie, ministra. i to też jest aktywizm. Mhm. Więc to jest sytuacja. Nagle się okazuje, że można robić aktywizm właśnie niekoniecznie biegając po ulicy i, i krzycząc, czego nie deprecjonuje, broń Boża, bo to też jest potrzebne, ale można... Dłubać sobie coś zrobić na szydełku, albo wyhaftować, albo mm -hmm. zrobić origami, to też może mieć impact, Więc nie ma y, takiej różnicy pomiędzy, że na przykład tu są polityki społeczne, a tu są innowacje. W politykach społecznych też można wprowadzać innowacje, w aktywizmie też i w przedsiębiorczości społecznej, i w działalności obywatelskiej. szoka wypracowała też swego rodzaju jakby model do rozwijania tych innowacji. Chciałem się zapytać, um, gdzie są te. Punkty w systemie, które jakby można nacisnąć, żeby zacząć coś zmieniać. Jak znaleźć tą innowację, znaczy, jeżeli jest w ogóle taki sposób, żeby znaleźć tą innowację, która rzeczywiście jest w dobrym miejscu, żeby potem, żeby potem ten system a, zmienić? I jak to zrobić? Tak, to jest dobre pytanie. Gdyby była na to jedna odpowiedź, to myślę, że wielu problemów już by nie było. Czy znaczy, to nie jest tak, że członkowie i członkiniarzok, ich organizacje, ich zespoły rozwiązują jakiś problem do końca? Bardzo rzadko tak się zdarza. To zajmuje bardzo dużo czasu, ale na pewno trochę robią jakąś rysę na, na problemie, na pewno mhm. jakiś kawałek tego problemu udaje im się rozwiązać. Nie da się powiedzieć, jaki to jest punkt, bo każdy system jest inny, w każdym systemie są inne relacje, inne potrzeby. Czasem te osoby pracują właśnie na przykład na zauważonym potencjale. To jest w ogóle bardzo, ja lubię bardzo takie innowacje, mm -hmm. które nie pracują na. Bo są też takie innowacje, które pracują na deficycie, które pracują na nowej potrzebie, które pracują też na niezgodzie. Już po prostu no nie, tak nie może być. Mm -hmm. Mamy w Aszocie taką członkinię Idę Karpińską, która zachorowała na nowotwór szyjki męcicy. I kiedy leżała w szpitalu, okazało się, że lekarze ze Szwecji przyjeżdżają do Polski zobaczyć, jak wygląda dobrze rozwinięty nowotwór szyjki macicy. Ponieważ mm -hmm. w Szwecji tego nie ma. W Szwecji y, dziewczynki są szczepione. Y, nowotwór szyjki macicy jest wywoływany przez wirus, wiadomo jaki jest szczepienie. Więc oni sobie przyjeżdżają do Polski pooglądać. I Ida stwierdziła, no nie, no po prostu nie, jeśli to jest coś, czego może nie być to jak możemy doprowadzać do tego, że na to osoby umierają? I że na przykład są w takiej sytuacji jak Ida, która okazało się, że przez to nie, nie, nie może mieć dzieci. A, a dowiedziała się o tym nowotworze będąc młodą osobą. Kiedy jeszcze myśla o tym, żeby mogłaby założyć rodzinę. Więc czasem to jest na takiej niezgodzie. No, po prostu nagle widzę, że jest jak w systemie po prostu jakiś element, który... No, ała. no, aaa! To dużo jest takich innowacji. Są też takie, które są warte na potencjale. To znaczy, ktoś patrzy, patrzy, patrzy i nagle mówi: hmm, coś, co uważaliśmy za, nie wiem, na przykład niepełnosprawność jest darem. I mamy takiego członka szoki z Niemiec, który jest ginekologiem i który zastanawiał się, jak można usprawnić badania przesiewowe dotyczące raka piersi. I się okazało, i kiedyś tam, on twierdzi, że był pod prysznicem, i mu szampon wpadł do oka i szukał szampon, czegoś tam szukał, w tym prysznicu, nie widząc. Miał kurczę, przecież dużo niewidomych osób ma taki dotyk niesamowity. Nie wszystkie, to jest bardzo ważne, nie wszystkie hmm. osoby niewidzące kompensują ten zmysł dotykiem, ale są takie osoby. I zaczął się zastanawiać, jak gdyby tak wykorzystać ten dar i na przykład te osoby przeszkolić, żeby one. Szukały raka pierści. Co się okazało? On zaczął oczywiście, stworzył taką organizację, która nazywa się Discovering Hands. Podobna organizacja istnieje też w Polsce, pracuje podobną metodą. Co się okazało? Okazało się, że te osoby, które mają ten niezwykły zmysł dotyku, potrafią znaleźć dużo mniejsze guzy niż bardzo doświadczony ginekolog. To nie jest zamiast. Badania USG zamiast y, mhm. innych badań, to jest badanie przesiewowe, czyli on, jakby dodatkowy etap. Natomiast y, no, nagle się okazuje, że o, myśleliśmy, biedne osoby nie widzą, a tu się okazuje, nie, 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 nie. Te osoby dzięki niesamowitemu darowi mogą ratować życie. Więc to są takie prace. Inna, inny projekt, który uwielbiam, to jest taki projekt y, Merynalii irlandzkiej, członkini Ashoki, która zauważyła, że osoby starsze, kiedy trafiają do domu opieki. Bardzo gasną. Im bardzo brakuje też takiej motywacji, żeby się zebrać, żeby już tak trochę czują, że przez to, że tam trafiły, to są na bocznym torze i tak. A jeszcze często żyją tam sporo lat i spędzają tam dużo czasu. I wymyśliła taki pomysł, że, który jest dość powszechny. Nie wiem, czy w Polsce on jest robiony, ale wymyśliła, żeby osoby z Ameryki Południowej, bo akurat tam miała kontakty online uczyły się angielskiego, rozmawiając z osobami z tych domów opieki. No i się okazało, że dzięki temu te osoby mają za darmo native speakerów. No a te osoby w tych domach opieki to w ogóle nagle się okazywało, że się muszą ubrać ładnie, no bo mają lekcje, a w ogóle to muszą pójść do fryzjera. No przecież nie można z taką fryzurą rozmawiać i po prostu się zebrały. Ogarnęły się, miały motywację. Oczywiście okazało się, że tam się nawiązały różne fantastyczne przyjaźnie i że oni w ogóle nie gadali o tam, czy twój ojciec pali fajkę, tylko rozmawiali o życiu, o miłości, o seksie. <grytanie> <Tam> bardzo ciekawe rzeczy się działy <grytanie> na, tych, na tych spotkaniach. To znowu jest budowanie na potencjale. Widzę, że coś jest i się tego nie wykorzystuje. Więc znowu, jak się wpada na taki pomysł, nie mam pojęcia. Myślę, znaczy, nawet nie myślę, tylko wiem, że na wiele tych pomysłów wpada się tak, że się obserwuje, że się patrzy, słucha, rozmawia. Trzeba mieć dużo też takiej pokory, żeby nie uważać, że ja wiem, jak to rozwiązać, bo przyszłam, zobaczyłam, to nie działa. Mm -hmm. <gry> tylko jest dużo takiej pracy, właśnie, co, tu może, co to może być, jak to działa, a dlaczego to nie działa. I też my często Wskakujemy w takie łatwe konkluzje. Typu, to nie działa, bo ludzie są głupi, albo bo są leniwi, albo bo im się nie chce. Mm, nie. Mhm. Zawsze są jakieś powody. Jak mówisz o tym potencjale. Myślisz o zmianie społecznej bardziej jak o czymś, co kosztuje, czy bardziej jak o czymś, co się a, opłaca? No bo bardzo. <laughs> wiem, że to może a, dziwne zestawienie słów, ale bardzo często, jak a, myślimy o działaniach pomocowych. I które chcemy usprawnić, no to tak naprawdę kojarzy się to po prostu z większym kosztem. Mamy dom dziecka, chcemy mieć więcej domów dziecka albo więcej pracowników domu dziecka. Ale innowacje społeczne czasem działają trochę też w drugą stronę, jak rozumiem. Czyli nie tyle skalują coś, jakby zwiększając też koszty, tylko rozumiem, że chodzi też o to, że usprawniają instytucje, trochę zmniejszając. Właśnie uwalniając jakiś ukryty, ukryty potencjał, tak? Myślę, że ten Excel byłby skomplikowany. <głos> <głos> to jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie, bo to jest takie pytanie, które często pojawia się właśnie, jak rozmawiamy o tym, jak finansować tego typu działania i o tym trzeba rozmawiać. Więc na pytanie, czy one kosztują, czy przynoszą zysk? Jedno i drugie, jak każda mhm. działalność... Na świecie, mhm. każda działalność na świecie zarówno kosztuje, jak i przynosi z... Może nie każda przynosi zysk, ale każda, przyna... każda kosztuje, tak? To znaczy, jeżeli chcemy wprowadzić innowacje, to musimy y, płacić ludziom, którzy ją wprowadzają. To jest jeden z większych problemów, nie tylko w Polsce, w ogóle na świecie, że bardzo wiele donorów na przykład nie chce płacić słynnych overheadów. No to kto ma to zrobić? Co to są overheady? To są koszty wynagrodzeń to są mhm. głównie koszty wynagrodzeń. No, to kto ma to robić? I dlaczego mamy płacić mało takiej osobie? Jeżeli ta osoba ma mieć te wszystkie umiejętności, które są potrzebne, żeby to zrobić, to to musi być bardzo wykształcona osoba, która dużo zainwestowała i co? I ona ma to robić za 1500 zł miesięcznie. Bo co? Bo to jest społeczne. Więc yy, myślę, że innowacje społeczne, tak jak w ogóle dużo rzeczy na świecie, kosztują. Kosztują pieniądze, bo to też jest ważne. Bardzo często się mówi, no to nie może być zrobione wolontariatem. No dużo rzeczy może być zrobionych wolontariatem. Wolontariat jest w ogóle wspaniałą rzeczą. Jestem ogromną fanką, zwłaszcza wolontariatu kompetencyjnego. Ale wolontariat pozwala na zaangażowanie czasowe. Jeżeli coś ma być trwałą zmianą, wprowadzaną konsekwentnie i jakościowo, to to musi być full-time praca po prostu i wtedy ona musi być dobrze płacona, żeby ludzie chcieli w niej pracować. Jest wiele historii takich osób, które przychodzą pracować w organizacjach albo zakładają swoje organizacje, a potem te osoby są wypalone, zmęczone, również takim dziadowskim życiem. Dlaczego ja nie mogę pojechać na fajne wakacje, bo co, bo zrobiłam spółdzielnie? No jakby to coś tu jest nie no to... tak. Więc po stronie kosztów tak te koszty są i zawsze będą. I mają być. I powinno się tym osobom płacić porządnie. Po stronie zysków, nie zawsze są z tego zyski finansowe, chociaż w długoterminowo oczywiście można je zawsze wyliczyć. Ja jestem z wykształcenia socjolożką, więc jak trzeba, to wyliczę, co trzeba. Natomiast to nie o to też chodzi. Tak? Załóżmy, że robię program, który obniża agresję wśród dzieci w szkole. No, to będzie kosztowało, bo ja potrzebuję pedagogów, psychologów, psycholożek, pedagożek. Muszę to jakoś zorganizować, muszę to ustalić. To nie ma siły, będzie kosztowało. Jaki jest zysk? No, dzieci nie będą się biły. Oczywiście mogę wyliczyć później, że dzięki temu, że te dzieci będą się lepiej uczyły, osiągną lepsze wyniki w nauce, będą miały lepszą pracę, będą płaciły lepsze podatki. Proszę bardzo, mogę to zrobić. Pytanie, czy my w ogóle chcemy tak rozmawiać? I wydaje mi się, że w ogóle ta rozmowa o koszcie i zysku, to jest taka trochę rozmowa, czy my chcemy w ten sposób prowadzić rozmowę. A może chcielibyśmy prowadzić rozmowę inaczej, może chcielibyśmy prowadzić rozmowę tak, zainwestuję pieniądze w te osoby pedagogiczne czy osoby psychologiczne, po to, żeby również moje dziecko chodziło do fajnej szkoły albo po to, żeby wyrastało nam mniej Putinów i Trumpów. I Borisów Johnsonów, i innych osób, których nie wymienię, które ze względu na traumatyczne przejścia w dzieciństwie, mhm. potem się wyżywają na, na, na całym świecie. Może o to mi chodzi. Może dlatego warto jest zainwestować mhm. w tych kilka psychologów i psycholożek. Więc myślę, że to jest też bardzo ważne. Oczywiście to jest trudna rozmowa. To jest trudna rozmowa. Yy, trudno też rozmawiać się w ten sposób z niektórymi osobami z biznesu, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo to jest tak, że właśnie się rozmawiają, no dobrze, ale. Właśnie, jaki jak jest zysk, jaka jest korzyść. Często osoby z biznesu chcą się angażować. Jest bardzo dużo naprawdę fantastycznych osób. Szczególnie teraz w odpowiedzi na wojnę w Ukrainie okazało się, że polski biznes po prostu jest y, szałowy. Y, miałam rozmowę z y, Filipem Zacherem, który przez chwilę prowadził działania UNHCR w Polsce. On powiedział, że nigdy, nigdzie nie widział takiego zaangażowania biznesu w mm. żadnym konflikcie, w żadnej sytuacji. Fajnie. Tylko po pierwsze, to jest reakcja taka niestety zrywowa, no bo też biznes musi wrócić i robić biznes. Poza tym on też nie ma niewyczerpanych zasobów pieniędzy, które może wydać na pewne rzeczy. Ale po drugie, to też jest tak, że oczywiście w przypadku odpowiedzi na wojnę odpowiadamy na coś, co się wydarzyło. To jest, tak, to jest takie działanie akcyjne. Natomiast prawda jest taka, że jeśli okazuje się, że Osoba, która pracuje w firmie, ma dziecko w spektrum autyzmu, to ona będzie korzystała z pomocy organizacji pozarządowych. Jeśli mhm. się okaże, że ma starszą osobę, która jest osobą zależną i jest potrzebna, nie wiem, pomoc wytchnienia, to będzie korzystała z organizacji pozarządowych raczej niż z organizacji samorządowych. Mhm. Chyba, że one współpracujące się w wielu miejscach w Polsce zdarza. Więc myślę, że ważne jest rozmawianie też o korzyściach. I o zyskach na poziomie jakości życia. Mm -hmm. A nie na poziomie tylko finansów. A to trochę jak czujesz, jakie w tym, już w tym takim naprawdę makrosystemie jest miejsce właśnie biznesu? W jaki sposób biznes może wspierać zmianę społeczną? No tak, że musi się opłacać to, co robią i muszą się zarabiać, jakby gdzie mają miejsce dla siebie w tym. No i chyba w szczególności możesz o tym powiedzieć nawet więcej, bo byłaś. Pierwszą osobą w Polsce, która była zatrudniona na stanowisku CSR, czyli po prostu to tak. było o działalności społecznej. Odpowiedzialno odpowiedzialności. Odpowiedzialności tak. społecznej w Danon, Tak, tak było. To było dosyć zabawne. To była w ogóle bardzo fajna praca i mhm. naprawdę bardzo dużo się nauczyłam y, o tym, jak działa ten taki biznes korporacyjny, bo ja myślę, że to też jest trochę taki błąd, którym robimy, że mówimy biznes. A biznes jest. Bardzo, bardzo różne i są tam bardzo różne osoby. I na przykład zupełnie inny, może nie zupełnie, ale jednak trochę inaczej, myślą osoby, które są właścicielami firm, które założyły te firmy. U nich ta przedsiębiorczość właśnie jest takim czymś, gdzie też mogą znaleźć dużo wspólnego języka z osobami, które działają w tej sferze hmm. społecznej. Znaczy taki pomysł, że można coś założyć z niczego, że można coś zbudować, to jest coś, co absolutnie klika. Mm -hmm. Tu ktoś zbudował jakąś firmę, a tu ktoś zbudował organizację. Okej, okay, to nie jest tak, że się nie da. Dobra, zastanówmy się. Jeżeli ktoś pracuje w korporacji, to nie zawsze może mieć akurat tę specyfikę czy ten gen. Nie chcę mówić gen, bo uważam, że to jest coś, co można nabyć. Natomiast nie zawsze ta osoba tak patrzy na świat. Ale jeżeli pracuje w korporacji, może mieć ogromną wiedzę dotyczącą różnych rzeczy, procesów, jakichś dziedzin, które też są potrzebne w organizacjach. Więc myślę, że to. Jest różnica, czy się właśnie jest właścicielem, właścicielką firmy. Jest duża różnica, w którym dziale w firmie się pracuje. Też tu widać, że inne osoby idą do BHP, a inne osoby idą do sprzedaży. I wszystkie te kompetencje są bardzo potrzebne. Ja w ogóle bardzo nie lubię tego dzielenia na, na sektory. W ogóle staram się nie używać określenia sektor, trzeci sektor i sektor mhm. biznesu, bo uważam, że one są straszliwie silosujące. I prowadzą do takiej koncepcji, że działania społeczne właśnie można wyoutsorsować, jakby zlecić tym społecznikom. My tu będziemy sobie robić biznes i zlecimy społecznikom robienie rzeczy społecznych. To tak nie działa. My jesteśmy wszyscy obywatelami i wszyscy budujemy ten kawałek, w którym mieszkamy. Mhm. I musimy współpracować, bo nikt nie rozwiąże dużych problemów sama ni sama. Ani biznes, ani rząd, ani samorząd, ani organizacje. Tak zwane organizacje pozarządowe, które w Polsce każda tak zwana organizacja pozarządowa raportuje do jakiegoś ministra, więc nie wiem, czy one są takie bardzo pozarządowe. Może lepiej nazywajmy je społecznymi. Więc ani organizacje społeczne, ani inne. Osoby i organizacje z innych obszarów nie rozwiążą tego same. Zwolę mhm. opowiadać o społeczeństwie obywatelskim, w którym niektórzy obywatele decydują się pracować w biznesie, a niektórzy decydują. Można też podróżować między sektorami, to jest możliwe. Można na przykład pracować w Donanie, a potem prowadzić aż okę. To jest bardzo możliwa ścieżka kariery. Więc to, co chcę powiedzieć, to to, że każdy obywatel i każda obywatelka, niezależnie od tego, gdzie zaczyna swoją ścieżkę kariery albo w którym miejscu tej ścieżki kariery jest, ma coś, czym może kontrybuować do wspólnego dobra. To mogą być pieniądze, to może być wiedza, to mogą być kompetencje, to może być czasem miesień, który jest mhm. potrzebny do przeniesienia czegoś, ale nie jest tak, że, że jak jesteśmy gdzieś, to bardziej możemy, a jak jesteśmy gdzie indziej, to nie możemy. To, to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jeśli jesteśmy. Decydujemy się na tę ścieżkę kariery, tak biznesową, no to jest kilka możliwości. Możemy po prostu uznać, że, właśnie na przykład, ja chcę się zaangażować w jakąś sprawę, bo ona jest dla mnie ważna i mogę to robić osobiście. Nie, nie muszę w to angażować swojej firmy czy swojego działu. Może być też tak, że uznam, że okej, okay, mam firmę i na przykład dla naszej firmy bardzo ważna jest yy, współpraca z nie wiem, osobami neuroróżnorodnymi bardzo często na przykład w, y, w sektorze IT i tym technologicznym, ponieważ tam pracuje bardzo dużo osób y, y, neuroróżnorodnych, y, często jest tam fokus y, na to, mm. no bo na przykład osoby, które są z sektora autyzmu, których jest mnóstwo w technologiach, mają trochę inne potrzeby, więc trzeba cała ta zabawa polega na tym, jak nie jak dostosować te osoby do świata, tylko jak poustawiać ten świat, żeby te osoby mogły realizować swój potencjał. I w firmach technologicznych to się bardzo często mm. dzieje, nie jako Dodatkowy program, coś co ja robię, bo właśnie teraz już zrobiłam bardzo dużo pieniędzy i mogę się zająć tymi dobrymi rzeczami. Nie, to jest po prostu kawałek świata, który ja chcę urządzić dobrze, bo ja jestem w tym świecie. Ja chcę, żeby on był lepszy dla mnie, dla moich współpracowników, nie wiem, dla moich dzieci i tak dalej. Więc to jest bardzo ważny kawałek, że ja mogę też w ramach swojej działalności robić rzeczy społeczne, bo one po prostu są mi potrzebne, bo jak to dobrze mhm. ustawię, to będzie, yy, to będzie wszystkim lepiej. Jest jeszcze trzeci sposób czy aspekt, mianowicie mogę założyć firmę, która rozwiązuje problem społeczny. I to jest absolutnie możliwe i to nie musi być spółdzielnia, to może być po prostu firma, celem tej firmy może być rozwiązywanie jakiegoś problemu. Jest trochę takich firm. Oczywiście ludzie zawsze się czepiają i mówią, a bo to nie... Ale mogę podać przykład pierwszy, który przychodzi mi do głowy, to nie znaczy, że jest on najlepszy i że nie ma wad, ale przychodzi mi, na, nie wiem, Vinted. Taki pomysł, mm. stwórzmy ludziom miejsce, gdzie mogą wymieniać się ubraniami, żeby one nie trafiały do śmieci. No, jakiś tam prosty pomysł. Całkiem się nieźle kręci biznesową, miał mm. dobrą turę inwestycyjną. Mm. W ogóle to jest... Więc też można i myślę, że to jest bardzo ważne. Moim marzeniem jest, żeby coraz więcej ludzi młodych wymyślało, że chce robić biznes, ale biznes, który robi coś dobrego i który... Właśnie nawet nie wiem, czy jest odpowiedzialny, ale który ma świadomość swojego wpływu i stara się, żeby ten wpływ był pozytywny. I myślę, że to jest bardzo fajna ścieżka kariery, która nie jest oczywista w tej chwili, nie jest też tak, że ekosystem, jakby jej sprzyja. Myślę, że to coś takim następnym zadaniem bardzo ważnym w tym ekosystemie działań społecznych. To jest właśnie, jak zbudować różne instytucje, rozwiązania, które sprawiają, że mądry człowiek, młoda osoba mówi, kurczę, chcę się zająć, nie wiem, wychwytywaniem CO2 z atmosfery i zrobię z tego firmę. Mm -hmm. I to będzie mój sposób na życie. A czy do tej pory spotkałaś jakby... Na swojej drodze dużo firm, których no właśnie CSR-y, czy jakiś um, ogólny sposób działania. Więc trzeba po prostu dbać o to, żeby każda osoba mogła kontrybuować do wspólnego dobra. I wtedy taką wizją Ashoki jest everyone a change maker, czyli właśnie każda osoba może kontrybuować do wspólnego dobra. Dlaczego to jest ważne? To jest, mimo że to brzmi tak typu Kumbaya i Imagine all the People, ale dlaczego to jest ważne? To jest ważne dlatego, że. Jeśli każda osoba będzie mogła kontrybuować, to będziemy mieć więcej rozwiązań niż problemów. I wtedy mamy szansę. Okej, okay. to dziękuję Ci bardzo. Podcast powstaje w ramach projektu Katalizator Innowacji Społecznych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.